MTV24, Małgorzata Krańska. Rozmawiam z Dariuszem Kortkiem, aktorem wszechstronnym, tak? Dzień dobry, dzień dobry. Aktor teatralny, filmowy, musicalowy. Cieszę co się. Tu jeszcze wymienić? Cieszę się, że pani tak to ocenia. Staram się być wszechstronny, bo w tym zawodzie wszechstronność jest cechą bardzo potrzebną, żeby ten zawód traktować poważnie i z niego żyć. Kończył pan liceum o profilu matfis. Jak to się stało, że został pan aktorem? Ja myślę, że było wiele takich przyczyn. Po pierwsze, to był taki czas, że było szaro, bo to były lata 80, było szaro na zewnątrz i aktorstwo było takim kolorowym światem, który mi się bardzo spodobał. Poza tym gdzieś tam miałem jakieś predyspozycje od początku do występowania, do mówienia, do recytowania, do ruchu i to jakoś tak się poskładało, że ten wybór szkoły teatralnej był naturalny dosyć. Zaczynał pan w amatorskim teatrze przy kościele, tak? Jasełkach? Tak było? Tak, tak. No, przedstawialiśmy różne sztuki, nie tylko Jasełka, też i poważniejsze, bo robiliśmy dzieła Brandstettera, między innymi Nie ma pokoju w hotelu albo Zakonnik z Osjaku. O ile dobrze pamiętam tytuł, ale chyba tak. Więc robiliśmy bardzo piękne i poważne sztuki, a także też i Jasełka oczywiście. No i to był taki mój taki początek amatorski. Potem była Warszawska Szkoła Teatralna, a następnie teatry. Zastanawiałam się, czytając pana biografię, w którym teatrze pan nie występował, bo to jest bardzo dużo, dużo warszawskich teatrów, po całej Polsce pan jeździł. Bez przesady, w Polsce teatrów jest dużo, sporo, tak. Bardzo dużo teatrów jest w Polsce. Niektórzy twierdzą, że nawet, że za dużo, ale ja w kilku występowałem, w niektórych zagościłem na dłużej. Ostatnio goszczę często i długo w Teatrze Roma w Warszawie, gdzie gramy takie duże produkcje musicalowe. Wystąpiłem w Deszczowej Piosence, zagrałem główną rolę Dona Lockwooda, co było dla mnie dużym wyzwaniem, a jednocześnie takim moim marzeniem gdzieś kiedyś, żeby zagrać tę rolę, bo ja się wychowałem na tym kinie lat 50. muzycznym, Gene Kelly. No i teraz gramy Mamma Mia, także no rzeczywiście w wielu teatrach występowałem, ale teatr musicalowy gdzieś był zawsze mi najbliższy. Powiedzmy, że po drodze był musical Metro pana Józefowicza. Był. Tak? W tym roku Istokłosy. Istokłosy, tak. W tym roku obchodzi 26-lecie istnienia i pan powrócił na deski tego. To znaczy ja grałem w Metrze przez 6, 7 albo 8 lat, już nie pamiętam, to było bardzo dawno. I grałem Jana, a potem miałem przerwę i wróciłem do Metra 4-5 lat temu, grając rolę Filipa. Teraz już trochę mniej grywam, tym bardziej, że tych spektakli jest mniej. Wiadomo, że no to tyle lat minęło, ale nadal chodzą na ten spektakl ludzie. Już to jest trzecie albo czwarte pokolenie, bo tyle już dzieci nam, nowych pokoleń przybyło w międzyczasie. I nadal ten spektakl ma pewną charyzmę i ma pewien przekaz i no już jest takim klasykiem polskiego musicalu. Po drodze był też serial W labiryncie. Pan grał tam Amanta. Znamy pana z tego właśnie serialu. Tak, był, to też już dawno było. Tak. No, ale był taki serial bardzo dobrze oceniany i nadal i wielu ludzi pamięta. To jest bardzo miłe. Jest pan na scenie 25 lat. Mówi tak. Pan, pisze pan na nawet więcej, już. Więcej. 27 już pan. Pisze pan na swojej stronie internetowej, że scena to jest pan na drugi dom, natomiast pierwszy to jest, tutaj właśnie widzimy chyba tą latorość, tak? Tak. Że rodzina i dom. Rodzina i dom to jest baza, to jest coś, co daje napęd, siłę, motywację, jednocześnie uczy dawać. Jesteśmy dzisiaj w Krynicy Zdroju. Pan już był niedawno, tak? Na początku roku. A przy okazji, po rodziny właśnie mamy z moją żoną Lizą dwoje dzieci. Mam Maksia, on tutaj się gdzieś kręci. Słychać go nawet chyba. Zabrałem go w trasę pierwszy raz, żeby zobaczył, jak tata pracuje. Chociaż ta praca tutaj jest bardzo, może troszkę inna od pracy teatralnej, ale taka spokojniejsza i przyjemniejsza pewnie. Te spotkania z publicznością są bardzo, bardzo takie harmonijne i takie przyjemne. W teatrze czasami jest inaczej. No a córka Maria ma 3 lata,
Także jest pełna rodzina. Wracając do tego pytania, bo zaczęłam tutaj, że pan był występował pan na koncercie noworocznym w Krynicy Zdroju. To było tak. 1 stycznia, dzisiaj mamy 2 lutego. Miesiąc minął i wystąpi pan w pastorałkach. Co usłyszymy? Usłyszymy piękne pastorałki skomponowane przez wielu kompozytorów, ale głównie przez pana Blajdę z tekstami kilku też autorów. To są pastorałki, które... Znaczy to jest bardzo sympatyczny, fajny materiał. Bardzo lubimy to śpiewać, dlatego jeździmy i w różnych miejscach, kościołach, salach. Wczoraj mieliśmy koncert w piwnicy pod Baranami. Po prostu je pokazujemy, bo bardzo dobrze się je śpiewa, a jednocześnie są bardzo fajnie przyjmowane przez publiczność. Takie troszeczkę świeckie kolędy, czyli pastorałki. Mhm. Czy przebywając tutaj z rodziną, miał pan możliwość zwiedzania Krynicy? Tak. Trochę pochodziliśmy, na ile starczyło czasu. Trochę po Deptaku, trochę byliśmy w pijalni. Byliśmy na Jaworzynie oczywiście. Także... Na nartach? Właśnie na nartach. Maksia się uczyła na nartach. Muszę na zakończenie 2 słowa od Dariusza Kortka dla MTV24. Pozdrawiam wszystkich Państwa z MTV24 i zapraszam na nasze pastorałkowe występy, a także na moje spektakle, między innymi na nowy spektakl, który przygotowuję. To jest spektakl Bodo Musical i prawdopodobnie, z tego co wiem, to będę miał możliwość zaprezentowania go w Krynicy w sierpniu. Także już zapraszam. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.